Cześć, a w tym odcinku spróbujemy sobie baton kokosowy Knoppers, ocenimy sobie jak ten baton smakuje, porozmawiamy też o cenie, jak i również o składzie i wartości energetycznej tego produktu. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji, to obejrzyj to nagranie do samego końca, zostaw polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. A zatem może w pierwszej kolejności opowiemy sobie o cenie tego produktu. Ja ten baton kokosowy zakupiłem w sklepie spożywczym za około 2,50 mniej więcej w tej cenie, zatem zakupicie sobie taki produkt. Jeżeli chodzi o masę netto tego produktu, tutaj jak sami widzicie jest to 40 gram. Jeżeli chodzi natomiast o składniki, no to trzeba też wiedzieć, że jest to właśnie baton waflowy z kremem mlecznym, kremem kokosowym, no i z dodatkiem orzechów laskowych. Mamy tutaj oczywiście, jak sobie widzicie, wiórki kokosowe, karmel, tak? Jak sami widzicie, jest cukier, tłuszcze roślinne. Dalej mamy syrop glukozowy, wiórki kokosowe, mleko pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku i tak dalej, sporo różnych ciekawych składników tutaj znajdziemy. Generalnie wygląda to dość przyzwoicie. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą tego produktu, ona jest podana w przeliczeniu na 100 gram, no i mamy tutaj wartość energetyczną 520 kalorii. Dalej mamy tłuszcz 30,3 grama, węglowodany 54,4 grama, białka 6,7 grama, no i sól 0,44 grama. Oczywiście na opakowaniu znajdziecie również datę produktu do spożycia. No i tak to wszystko mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o samo opakowanie, a zatem teraz sobie może rozpakujemy ten produkt, zobaczymy jak on wygląda w środku. No i jeżeli chodzi właśnie o rozpakowanie, no to otwieramy sobie to opakowanie. No i jak sobie widzicie, w ten sposób to się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o zawartość. Na wierzchu, jak sobie widzicie, tutaj czekolada, w środku pewnie będzie to nadzienie. W ten sposób mniej więcej po przełamaniu się to wszystko prezentuje. Przyznacie, że bardzo apetycznie. Tutaj widzimy oczywiście, widzimy tutaj karmel, czekoladę też, a zatem wszystko tutaj jak najbardziej widoczne na nagraniu. Jeżeli chodzi o zapach, przede wszystkim wyczuwa się tutaj właśnie ten kokos, ten zapaszek takiego kokosu. Wyczuwa się również karmel, czekolada, zatem fajne takie unikatowe, unikalne połączenie smakowe i zapachowe tego produktu. A zatem spróbujemy sobie teraz, jak ten konkretny baton smakuje, a zatem próbujemy. No i powiem szczerze, że jest to jeden z moich najbardziej ulubionych batonów. Ja tutaj wystawiam notę 10 na 10, jeżeli chodzi właśnie o smak. Bardzo smaczny baton. Jeżeli zatem zastanawiacie się, czy warto go kupić, no to myślę, że warto poświęcić kilka złotych, żeby sobie taki fajny baton Knoppers zakupić. Jeżeli oczywiście lubicie ten smak kokosowy, bo rzeczywiście dość intensywnie wyczuwa się tutaj ten karmel i ten smak kokosowy. Natomiast wiadomo, też nie każdy preferuje smak kokosowy. Zapewne też orientujecie się, że po prostu Knoppers ma też różne smaki batonów, wtedy warto po prostu zainteresować się innymi smakami. A zatem tak to wszystko mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o baton Knoppers. Ja jak najbardziej polecam wam zakup tego produktu. Jeżeli gdzieś tam zobaczycie w sklepie, no to jak najbardziej warto zakupić sobie właśnie taki baton Knoppers o smaku kokosowym. A zatem wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.